Ja chciałam zwrócić uwagę, że żyjemy w okresie, kiedy bezrobocie jest dżumą absolutną i wszystkie kraje mają z tym problem. Wobec tego Szwecja doszła do wniosku, że skróci czas pracy do 6 godzin dziennie. I w związku z tym my co prawda nie jesteśmy tak bogatym niestety krajem jak Szwecja, ale jednak mamy dwucyfrowe bezrobocie i nie wiem, czy nie byłoby sensowne dodać jednego wolnego dnia. Ja wiem, że biznes narzeka na to, że tyle tych wolnych dni i tak dalej, tylko że jednak jest od pewnego czasu, wielu ekonomistów uważa, że musi dojść do tego, żeby pracą zacząć się dzielić w takim sensie, że no, kiedyś pracowano 72 godziny na tydzień, więc ten proces jest nieuchronny, naturalny w związku z postępem i dlatego uważam, że należy się zastanowić nad jednym dniem dodatkowym. Chciałem tylko kompromisowo wejść, żeby nie to, że od razu chcę dodatkowe, ale może coś zamienić. Ale jednak tak pomyślałem sobie, że ten 4 czerwca to nie byłoby za bardzo, znaczy na pewno byłoby kontrowersyjnie dla niektórych, ale może znalazłaby się taka większość. Powiem tak, profesor Gwiazdowski. Oczywiście to nie jest uzasadnienie, że Szwedzi. Bo Szwedzi są bogaci, no ale jak oni byli tak biedni jak my, to nie robili takich rzeczy. W związku z powyższym my, będąc biednymi, nie możemy robić, co teraz robią bogaci Szwedzi, bo inaczej się nie wzbogacimy i nie dojdziemy do tego momentu, w którym są bogaci. Natomiast, przewrotnie powiem, ale z zupełnie innych powodów, że pomysł jakiegoś kolejnego dnia wolnego idzie z prądem pewnych poglądów na temat starzenia się społeczeństwa. Teza jest następująca. W ciągu tygodnia pracujemy, przez weekend odpoczywamy. W ciągu roku pracujemy, na wakacje wyjeżdżamy. W ciągu całego życia pracujemy, a potem mamy emeryturę. Problem polega na tym, że nasz cykl fizyczny z cyklem intelektualnym się kompletnie nie pokrywają. W związku z tym pojawiają się poglądy takie, żeby wydłużyć okres odpoczynku w czasach młodości, bo trzeba będzie wydłużyć okres pracy na starość. Okres pracy takiej właśnie intelektualnej. To są bardzo ciekawe pomysły dotyczące tego, co jest nieuchronne, bo starzenie się społeczeństwa jest nieuchronne. W związku z powyższym teza, dzisiaj, gdy jesteśmy młodzi i aktywni, to wyjeżdżajmy sobie częściej na długie weekendy, żeby można aktywnie odpoczywać, bo na starość to już nie będziemy wspinali się po górach, tylko raczej siedzieli przy jakimś stoliku.